Dzień dobry kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj filmik, który ja kocham nagrywać. Wy, myślę, lubicie oglądać, bo zawsze piszecie, kiedy będzie. Znacie ten kadr doskonale, myślę, że wiecie, co będziemy nagrywać. A jak nie wiecie, to pewnie wiecie po tytule. Pakowanie walizki na wakacje, dokładnie tak. To jest filmik, z którym dzisiaj do Was przychodzę. Nie mogłam się doczekać tego dnia, bo to oznacza, że wyjeżdżam na wakacje. Dokładnie tak, kochani, 30 czerwca wyjeżdżam na wakacje. Jakby to oglądacie, to na pewno jestem już w trakcie mojego wyjazdu. Także przy okazji zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Instagrama, bo przez ten czas, kiedy jestem, vlogi nie będą się pojawiać na kanale, tylko pojawią się dopiero jak wrócę, a vlogów na pewno będzie sporo, także zapraszam na Instagrama, bo tam po prostu będę wszystko dodawać na bieżąco. A dlaczego nie będzie vlogów? Bo po prostu stwierdziłam, że to i tak nigdy nie wypala. Ja mam tylko stresa, najczęściej dodaję jeden max filmik albo nawet zero podczas wyjazdu, a tylko zabieram ze sobą mojego wielkiego, ciężkiego laptopa i po prostu siedzi mi to gdzieś cały czas z tyłu głowy. A na tych wakacjach na pewno nie będę miała czasu na montowanie filmów, przynajmniej tak obstawiam. No właśnie, zacznijmy od tego, gdzie się wybieram, bo od tego zawsze zaczynamy tego typu filmy. Słuchajcie, w tym roku na taki mój main wyjazd wakacyjny obrałam kierunek, gdzie jeszcze nigdy nie byłam. Jest to Ameryka Środkowa, dokładnie Kostaryka i Panama. Jedziemy grupą 11 osób. Naprawdę bardzo duża grupa. Ja sama się zastanawiam, jak my to wszystko ogarnęliśmy, bo wiecie, jak to jest z takimi wyjazdami dużą grupą, że każdy, wiecie, ma inne zdanie, każdy co innego uważa. A tutaj naprawdę poszło dość gładko i jedziemy właśnie 11 osób. Zaczynamy, słuchajcie, od Kostaryki. Wszyscy tak naprawdę mają inne loty i dojeżdżają w innym momencie, o innej godzinie i tak dalej, ale wszyscy się spotykamy w jednym miejscu, czyli na Kostaryce. Super, nie mogę się doczekać. To będą dwa kolejne kraje, w których nigdy nie byłam, które znowu będą odhaczone. I słuchajcie, nie jedziemy sobie tak po prostu do Kostaryki, to by tak nie mogło być. Jedziemy, słuchajcie, wszyscy razem na kamp surfingowy. Przez 2 tygodnie będziemy się uczyć surfować na obozie Dream Sea, tak dokładnie się to nazywa. Bo generalnie to nie są tylko takie obozy surfingowe, są to też obozy takie dla dorosłych bardziej. I wiecie, no są jakieś imprezki, fajne aktywności, jakieś trekkingi i tak dalej, yoga. A następnie na ostatni tydzień wyjazdu, z racji, że wyjeżdżamy na 3 tygodnie, będziemy zwiedzać sobie Panamę już na własną rękę. Także na taki też wyjazd muszę się przygotować. To jest generalnie idealny wyjazd, żeby spakować się w plecak i po prostu żyć sobie wolnym życiem i tak dalej. Ale znacie mnie. Tą walizę już oczywiście znacie, jest to waliza z BG Berlin, ten największy rozmiar. Ale zanim przejdziemy stricte do pakowania walizki, chcę Wam powiedzieć jeszcze o sponsorze tego odcinka. Myślę, że na pewno już zdążyliście zauważyć, że ja kocham podróżować. Ale wiecie, co jest potrzebne podczas podróżowania? Język. No bo jakoś trzeba się komunikować z innymi ludźmi, innymi kulturami w miejscu, do którego lecimy. Ja na swoich wyjazdach uwielbiam poznawać nowych ludzi, gadać o różnych kulturach, z różnymi osobami, z różnych miejsc na świecie i zawsze jedną rzeczą, którą łączy tych wszystkich ludzi, najczęściej jest język angielski. Z racji, że jest to, no, najpopularniejszy język na świecie, którym możemy się dogadać praktycznie wszędzie. No i słuchajcie, mam dla Was sposób, co zrobić, by w końcu mówić w języku, o którym zawsze marzyliście. Tutaj na pomoc przychodzi aplikacja Speakly. Aplikacja Speakly tworzy dwóch poliglotów, którzy mówią w aż 7 językach. Boże, ile ja bym dała. Przez 6 lat badali 1000 osób i uczyli się różnych języków, by opracować metodę, która jest najbardziej skuteczna. Czyli nauczania słów, ich zdań w oparciu o ich znaczenie w takich rzeczywistych sytuacjach. Oznacza to, że dzięki przy użyciu aplikacji Speakly nie nauczycie się niczego, czego nie moglibyście później zastosować w swoim życiu. Z badań wynika, że ta technika jest w stanie nauczyć się języka 5 razy szybciej niż takie metody, do których najczęściej jesteśmy uczeni czy przyzwyczajani w szkołach. To oznacza, że możecie osiągnąć umiejętność mówienia w danym języku od tak naprawdę zera do takiej solidne już umiejętności komunikacji w okresie od 3 do 4 miesięcy. Co jest, umówmy się, mega szybko, jak na skumanie, o co chodzi w nowym języku. A wymaga to tylko 30 minut nauki dziennie, więc jeżeli znaleźliście trochę czasu, żeby obejrzeć ten filmik, to równie dobrze znaleźlibyście na naukę, która rozwija, kształci i daje nam masę możliwości. Speakly jest dostępne zarówno w internecie, czyli na stronie, ale także na aplikacjach Android oraz iOS. Także odsyłam Was do opisu, gdzie znajdziecie link, dzięki któremu wejdziecie na stronę Speakly i będziecie przez 7 dni mogli korzystać z tego całkowicie za darmo i po tych 7 dniach zdecydujecie, czy warto kontynuować naukę, czy nie, a zaufajcie mi, że warto. Mam nadzieję, że przekonałam kogoś, kto zwlekał z nauką swojego wymarzonego języka. Ja na przykład zawsze chciałam się nauczyć języka hiszpańskiego i kiedyś nawet chodziłam przez rok na zajęcia z języka hiszpańskiego, no i nic niestety nie pamiętam, nauka nie była do końca skuteczna, a tutaj dzięki Speakly mam nadzieję, że to osiągnę. A teraz wracamy do filmiku.
lecimy z tym. Dam zaraz, oczywiście zmienię kadr, żebyście wszystko lepiej widzieli, troszkę do dołu dam. I słuchajcie, tym razem popakowałam wszystko w takie kompresowe worki. Naprawdę to jest fajne rozwiązanie, wydaje mi się, że mama zamówiła je z jakiegoś Temu albo z jakiejś innej tego typu stronki i wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko rozwiązanie. Zaczniemy oczywiście jak zwykle od dołów, czyli spodenek, spodni i tak dalej. Dobra, myślę, że tak będziecie wszystko dobrze widzieć. No niestety minusem jest to, że muszę teraz wszystko otworzyć, żeby wam pokazać. Naprawdę jest tego sporo. Większość, słuchajcie, z tych rzeczy pokazywałam wam na filmiku, jak mama kupowała mi ubrania, także jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to zapraszam bardzo serdecznie. Pierwszą mamy taką granatową spódniczkę, safari spodenki, czyli cargo beżowe. Tutaj mamy takie spodenki w panterkę, sportowe takie spodenki do biegania, ale nie, niech was nie zmyli, ja nie będę tam biegać, tylko to są po prostu na jakiś trekking czy coś. Takie szare jeansowe, czarne, zwykłe jeansowe. Tutaj mamy takie materiałowe z taką tutaj na dole koronkową falbanką. Czerwone, również materiałowe. Takie zwykłe jeansowe, takie materiałowe w taki zwierzęcy pattern, powiedzmy. Tutaj takie bieliźniane, jakie teraz są dość w trendach. I ostatnie to takie długie, lniane, wiązane spodnie. I to wszystko jeśli chodzi o doły. Jak się nie zmieścimy, to najwyżej się wtedy będę tym przejmować. No i teraz weź to spakuj tak jak moja mama to spakowała. No nie ma szans, ona ma jakieś zdolności nadprzyrodzone. I teraz tutaj zapinam sobie taki dodatkowy zamek, który właśnie wszystkie te ubrania nam tak ściska, przez co one nie będą nam latać i oprócz tego całe powietrze stąd też wyciskamy, więc mamy dużo więcej miejsca w walizce. Teoretycznie, ale zobaczymy, czy to działa, bo ja używam tego pierwszy raz. I mamy spodzień, także kładziemy go tutaj. Zajmuje to sporo miejsca moim zdaniem. Myślę, że ja bym to zmieściła tak tu, ale dobra. Na razie temu ufam. Zobaczymy, jak wyjdzie. Teraz przechodzimy do topów, czyli wszystkiego, co na górę. Okej, zaczynamy od takiej koszulki surferskiej na długi rękaw. Ona jest taka bardziej oversize. Następnie mamy taką zwykłą beżową koszulkę. Granatowy topik, czarny topik na ramionczkach. Biały top z taką kokardką. Taki piękny, pleciony top bez ramionczek, zwykły biały tank top, taki sam krój, tylko tym razem taki beżowo-czerwony w paski na szyi w ten oto sposób, bardzo ładny jest on, kocham go. Czarny, jeden z moich ulubionych topów, który mam już mega, mega długo i bardzo go lubię, jest on ze Stradivariusa jak coś, ale to wydaje mi się, że jakaś stara kolekcja, on jest też taki mega rozciągliwy, więc się dopasowuje fajnie. Zary, taki tutaj na szyję, następnie taki zwykły różowy tank top, czerwony na ramionczkach, czarny topik, taki kocham go, on jest bez pleców, tutaj ma wycięte całe. Dwa takie bardziej sportowe topy, czyli taki szary do tych właśnie sportowych spodenek, które wam pokazywałam i taki paski, nie wiem czemu nazwałam go je sportowymi, ale po prostu tak jakoś mi się kojarzą. Taki topik czerwony bez ramionczek, body granatowe i na koniec taki żółty top na ramionczkach, w zasadzie na szyję tak. I teraz z powrotem to wszystko pakuję. I także koszulki ładuję tutaj. Teraz czas na wszystkie jakieś takie dodatkowe rzeczy. Zaraz zrozumiecie, o co mi chodzi. Wiecie, typu jakieś sukienki i tak dalej. Więc tak, po pierwsze mam dwie piżamki. Jedną taką beżową, drugą taką niebieską. Następnie mam dwie sukienki. Taką w taki wzór kwiatowy. Proszę bardzo. Bardzo mi się podoba i myślę, że będzie idealna właśnie na ten wyjazd. I jeszcze jedną sukienkę czarną, bardziej obcisłą. Ona też jest po prostu przepiękna, bardzo ładnie leży na ciele. I mam tutaj również dwa sportowe stroje na jogę albo na jakiś trekking czy trening, cokolwiek. Taki zielony, one są z Ocean Apart, z takim topikiem, różowy, proszę bardzo, z takim topikiem. Masakry, jakie to jest upchane. Okej, to pakuję tutaj. Następnie
mam całą torebkę ze strojami kąpielowymi, no bo jednak głównie to one tam się tak naprawdę przydadzą. Po pierwsze, ja wam większość z tych strojów pokazywałam już na filmiku, gdzie mierzyliśmy stroje kąpielowe. Po pierwsze mamy taki brązowy w kwiatkowy wzór, następnie taki czerwony z dołem, taki zielony, proszę bardzo. Kolejny taki brązowy, wiązany, proszę bardzo. Taki zwierzęcy pattern i zwykły czarny, klasyczny, zabudowany. I tutaj mam rzeczy do surfingu. I po pierwsze mam taki strój do surfingu. Proszę bardzo, bardzo ładny, piękny jest. Jest surfing, jakby ktoś się zastanawiał. Czarne spodenki kąpielowe do pływania. Następnie mam taką koszulkę na długi rękaw z Roxy. Następnie tą, którą już znacie, z Pimka. I na koniec taką koszulkę na krótki rękaw, również do surfingu, która prezentuje się tak. Ok, i tutaj mam jeszcze worek z bielizną, także jego też gdzieś tutaj zaraz spakuję. Mam wrażenie, że te worki wcale nie zabierają jakoś mniej miejsca. Troje, pakuję bieliznę i lecę na dół po resztę rzeczy, bo kochani, ale to jeszcze nie koniec. Ok, teraz pakujemy sobie rzeczy tutaj za siatkę i to będą po prostu takie dodatkowe rzeczy, jak na przykład pasek i oprócz tego oczywiście coś na głowę, bo będzie bardzo gorąco i trzeba dbać i będziemy dużo siedzieć na plaży godzinami, więc trzeba dbać o to, żeby sobie tutaj nie przypalić w głowie przypadkiem czegoś. To nie mogłam się zdecydować, jak będzie tego za dużo, to wyciągnę, ale ja bardzo lubię różne czapki na głowę i tak dalej. Taki kapelutek, który moim zdaniem jest mega cute i na plaży właśnie będzie kozacki. Oprócz tego dostałam jeszcze taki kapelutek, mama mi kupiła właśnie na wyjazd, Jacquemus. Chyba tak to się czytało, nie pamiętam. Ale jest to właśnie taki piękny kapelutek. Jest boski, naprawdę. Jest też fajny, bo można go sobie też tak, wiecie, na plecy dać, przez to, że ma ten właśnie sznureczek. Jeszcze mam tutaj taką oto czapeczkę z daszkiem i jeszcze mam różową czapkę z daszkiem. Tej nawet jeszcze nie mierzyłam, więc w sumie nie wiem, czy ona dobrze wygląda. No spoko. Ja bardzo lubię siebie w czapkach, więc na pewno będę nosić, więc biorę dwie. Okej, zaczynam. Tutaj już raczej nic nie będę dopychać. Okej, kolejne rzeczy, które tutaj mam do spakowania, to są koszule, bo mam ich też całkiem sporo. Po pierwsze mam taką różową koszulę. Koszule to jest fajna opcja, bo w nich nie będzie wam gorąco, a one są idealne do zarzucenia właśnie na ramiona, na plaży, czy po prostu, żeby się zakryć, jak się gdzieś idzie i tak dalej, więc myślę, że koszule takie to jest w ogóle game changer, naprawdę wyjazdowy, taki wakacyjny, bo one naprawdę bardzo ładnie wyglądają, nie zajmują dużo miejsca, trochę się wiadomo gniotą, ale też bez przesady. Tutaj jeszcze biorę taką niebieską w paski. No i jeszcze taką samą, tylko że różową również w paseczki. Okej, mam tutaj też taki sweterek właśnie też do narzucenia na strój, na plażę, jakby się zrobiło troszkę chłodniej czy cokolwiek. Tutaj biorę też taki woreczek, który jest po prostu na brudy. Tutaj później będę pakować na przykład brudną bieliznę i tak dalej. Okej, teraz bluzy. Bluzy biorę dwie, w trzeciej pojadę też właśnie na chłodniejsze wieczory czy coś w tym stylu. Pierwsza to jest taka z takim surferska z yin-yang na plecach. I druga to również taka surferska z takim serduszkiem na plecach, dwoma w zasadzie serduszkami, które surfują. Następnie torby, torebki i biorę trzy, ale to zaraz wszystko uargumentuję. Pierwsza torba, którą biorę, jest to taka torba z Noszę Sztukę polskiej marki i słuchajcie, ja ją będę traktować po prostu jako taka plażowa torba, z racji, że ona jest duża, tutaj dużo rzeczy się zmieści. Jak będziemy szli na plażę na cały dzień, to mogę i tutaj schować jakieś picie, i jedzenie, i owoce, i ręcznik, i strój jakiś, czy na przebranie coś. No po prostu duża torba na plażę jest nam potrzebna. Oprócz tego biorę taką wielką torbę, która jest fajna, bo może mi posłużyć i jako torebka, i jako na jakąś wędrówkę na plecy, jako plecak. Więc moim zdaniem to jest najlepsza opcja, jeśli chodzi o torby, więc tą też biorę. I ostatnia to taka bardziej elegancka, powiedzmy, torba, czy właśnie na jakieś jedzonko, czy jakbyśmy gdzieś sobie pojechali, czy na jakąś imprezkę, nie wiem do końca co tam będziemy robić, dlatego staram się przygotować na różne rzeczy, ale myślę, że ta torba to też zdecydowanie jest dobry wybór. Tutaj
całą taką kosmetyczkę z biżuterią, przez jakieś muszelki, bransoletki, perełki. Pewnie i tak nabrałam tego zdecydowanie za dużo, bo najczęściej jest tak, że jak już coś założę, to odkładam na półkę i później zakładam to codziennie, ale wzięłam kilka opcji. Oprócz tego mam, proszę bardzo, 3 pary okularów przeciwsłonecznych, mam takie zwykłe czarne, mam takie ostatnio moje ulubione pomarańczowe, pytajcie się skąd one są, bardzo często one są z Asosa, i takie jeszcze hipsterskie, ja na nie mówię, bo są mega cool generalnie. Następnie, proszę bardzo, taka spineczka kwiatkowa. Ostatnio jak byłam ją na Maldiwach, to bardzo ją lubiłam. I tutaj jeszcze mam taki woreczek, w którym mam kolczyki, żeby one mi się po prostu... Mam nadzieję, że one tylko ten woreczek mi się nie będzie otwierał, ale dobra, może go zawiążę. Czas na buty. Jeśli chodzi o buty, które biorę, w ogóle myślę, że tą bieliznę możemy tutaj włożyć. Dwie pary butów zabudowanych, czyli mamy tutaj Vansy, te takie w tą taką szachownicę. Drugie buty zabudowane to są takie Arizona Love, które też Wam pokazywałam ostatnio na filmiku, gdzie mama kupiła mi ubrania. Następnie mamy japonki oraz takie sandałki i mamy również klasycznie już Easy Slidesy. No i tutaj została nam jeszcze przestrzeń na najprawdopodobniej już tylko kosmetyczki, bo wydaje mi się, że mamy już większość. Okej, guys, trochę czasu minęło, ale przygotowałam kolejne rzeczy. Po pierwsze, mama mi przygotowała całą apteczkę taką awaryjną. Zawsze mi to pakuje na jakieś takie dalsze, tropikalne loty. Takie podstawowe bardzo rzeczy, typu coś na brzuch. Ja na przykład mam też problemy z pęcherzem, więc na przykład mam furaginę. Jakiś probiotyk, zyrtek na uczulenia. Tutaj. Okej, oprócz tego jeszcze dała mi mugę i kupiłam też różne rzeczy do kosmetyczki. Co prawda na tym filmiku kosmetyczki nie będziemy pakować tak w całości, z racji, że ja po prostu wyjeżdżam w niedzielę, nagrywam to w środę, no i jeszcze ta kosmetyczka po prostu będzie przeze mnie pakowana, zmieniana pewnie i tak dalej, ale wydaje mi się, że każdy raczej wie, co pakuję do kosmetyczki. Po prostu pokażę Wam, jakie rzeczy dokupiłam w Rossmanie, także teraz czas na mini haul zakupowy. Pierwsza rzecz, pasta do zębów. Ja lubię te pasty do zębów z Colgate, bo one są w różnych rozmiarach i na przykład ja zawsze biorę taką troszkę mniejszą na wyjazdy, mają też taką miniaturową, więc one będą fajne na krótsze wyjazdy. Dodatkowo do tego oczywiście maszynkę do golenia, szczoteczka do zębów oczywiście nowa. Mam tutaj też taki mini żel pod prysznic. Słuchajcie, kupiłam dezodorant do stóp. Pierwszy raz coś takiego widziałam i stwierdziłam, wezmę i przetestuję, ale mam wrażenie, że jest to zwykły po prostu dezodorant. Oczywiście mam też taką malutką piankę do golenia. Antyperspirant oczywiście pod pachy musi być. Mam też tutaj takie małe chusteczki do higieny intymnej, albo po prostu mokre chusteczki. Gumki do włosów, bo ciągle się gubią i ciągle ich mało. Kupiłam też tampony, bo niestety będę miała okres na wyjeździe i w ogóle rozpocznie mi się w pierwsze dni obozu. Kupiłam też żel antybakteryjny. Mam też tutaj mój ulubiony balsam do ciała, który pokazała mi Martyna. Oczywiście nie wezmę go całego, ja sobie po prostu przeleję to do mniejszego opakowania, ale kocham, bo on jeszcze ma w ogóle takie drobinki, jest no mega fajny, bardzo ładnie pachnie. Mama kupiła mi też SPF-a, niestety takiego dużego. Ja go raczej nie przeleję, ale po prostu włożę go tutaj. On jest jeszcze szczelnie zamknięty, więc myślę, że mi się tutaj nic nie wyleje. I jeszcze mam taką zwykłą ochronną pomadkę do ust. Już ją otworzyłam, potestowałam, sprawdzałam, czy fajnie. No wybrałam, ona jest ze SPF-em, więc zależało mi po prostu na takiej ochronnej pomadce, bo mi się już wszystkie pokończyły. I słuchajcie, kupiłam też czekotubkę, której nie jadłam wieki, bo wiadomo oczywiście, że będę miała kosmetyczkę z kosmetykami pielęgnacyjnymi, będę miała kosmetyki takie po prostu kolorowe do twarzy. Ich nie wezmę jakoś super dużo, ale coś tam wezmę. No ale oprócz tego mam jeszcze taką kosmetyczkę, którą zawsze też mam ze sobą i jest to kosmetyczka, słuchajcie, z elektroniką. Mam do GoProsa na klatę. Wzięłam cały zestaw, który kupiłam po prostu, żeby mieć, żebym nie żałowała, że nie wzięłam czegoś. Tutaj mam moją lampeczkę. O, mogłabym się w sumie teraz trochę doświetlić, bo ciemno tu, co? Biorę też takie mikrofoniki. Bym chciała po prostu coś ponagrywać, a byłyby potrzebne, nie wiem, zawsze je biorę na wyjazdy, nigdy się nie przydają, ale je mam. Oczywiście kabelek z micro USB. Tutaj mam też do GoProsa na głowę. Tutaj mam też oczywiście te takie nakładki do GoProsa, które trzeba tam wczepić. Stick do GoProsa. Mam samego GoProsa, którego kupiłam specjalnie na ten wyjazd. Oczywiście wiadomo, że przyda mi się na pewno też na innych wyjazdach, ale kupiłam go przed tym wyjazdem. Do wszczepienia na deskę surfingową takie nakładki. Jeszcze mam baterię zapasową do kamery. Mam też takie coś na łapkę, oczywiście będzie też kamera, będzie ładowarka do kamery, będzie ładowarka do telefonu. Okej, kochani, słuchajcie, a więc to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmiku. Co?
Muszę zobaczyć, co robisz. Kończę nagrywać filmik. No, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Dajcie znać, czy Wam się podobało, oczywiście w komentarzu. Czekajcie na super, myślę, na pewno vlogi, filmiki i w ogóle z wyjazdu. Już się nie mogę doczekać, naprawdę wydaje mi się, że to będzie świetny wyjazd. Także czekajcie, a my się widzimy już niedługo w kolejnych odcinkach. Buziaki i pa, pa.